kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z przeglądem kulturowym poprzedniego miesiąca, czyli maja. Coś tego jeszcze trwającego. Tak, maja. Maja, bo maj zaczął się w majówkę. Będziemy opowiadać o wszystkim, co robiliśmy od majówki aż do teraz. Słuchajcie, weźcie sobie coś do picia, coś do jedzenia, bo ten film będzie wciąż długi, to nie na listę. To jest mój kalendarz, który jest też przy okazji notatnikiem do wszystkiego. Do wszystkiego. O, jest, dobra. Tak, on jest tak fajnie obklejony. O, i patrzcie, mam jeszcze tu takie fajne rzeczy, nie? Czad. Dobra. Masz naklejki z Day 6 nadal? Tak, mam. Niesmak nie pozostał? Nie, do Day 6 nie. O co ci chodzi z moimi... Patrz, jakie są piękne. To jest wszystko... To nie chodzi o to, żeby coś czuć, żeby mówić, tylko być razem. No. Z którym chłopem? No tak z tobą. Dobrze, szanowni, zaczynamy od tego, co byliśmy w majówkę. Czyli byliśmy na majówce. Byłyśmy na majówce, byliśmy we wrześniu. U Uli. Tak. Oznacza to, że oglądaliśmy w majówkę dwie części 365 dni, nie chcę mi to przejść przez gardło, i dwie części Greya. Tak, słuchajcie, to było w ogóle dla mnie osobiście niesamowite przeżycie, bo ja 365 dni nie widziałam filmu. Ale znała się po prostu lepiej niż własne życie, bo ja ci opowiedziałam scenę po scenie. Zgadza się. Dużo opowiadania nie było. A generalnie oglądaliśmy to głównie dlatego, że wyszła druga część, czyli ten dzień. Więc tak, żeśmy pojechali maratonem wieczorem i to było najśmieszniejsze doświadczenie, w jakim brałam udział w ciągu ostatniego pół roku. Jakby pomijając naszą niechęć do książek Blanki Lipińskiej, już w ogóle, dobra, odsuńmy to, nie? Ustalmy, że nie rozmawiamy o tym jako o książce, nie? Mm. To jest film jako film, tak? To ten film jest kiepski i jak... nie wiem... Wypowiedz się o pierwszym filmie. Bo obejrzałaś go po raz pierwszy, więc miałaś takie, no a potem przejdziemy do drugiego. Jak ci się podobało pierwsze 365? W ogóle mi się nie podobało. Jak ci się podobała scena w samolocie ze stewardessą? Była okropna. Jak ci się podobał lew nad wyjem? Był fatalny. Jak ci się podobały... Co się podobał mi się lew, tylko dlatego, że wszyscy żeśmy się położyli ze śmiechu na tej scenie. Jak ci się podobały krzywe włosy Lały? Okropne to było. Akcenty nie polskich aktorów? Nie, dosze. Okay. Jeszcze, no. Okej. Sztuka sensualna? W sensie chodzi ci o sceny erotyczne, jakby kręcone? Tak, o ruchanie. Znaczy powiedziałabym, że wiecie co, moim zdaniem te sceny były tak kręcone bardzo uprzejmie. Uprzejmie. Tak bardzo gentle. No. I to głównie dlatego, że jeżeli obejrzycie sobie te dwa filmy jeden po drugim, to zobaczycie, że i w pierwszej i w drugiej części one są kręcone niemalże identycznie. Mhm. I tak bardzo powiedziałabym elegancko względem aktorów, że za dużo nie widać w sumie. Za mało też nie widać, że jest w sensie inaczej, jest wystarczająco in your face, żeby zaliczyć to do kina erotycznego gdzieś tam po drodze, w jakimś tam sposób. No. Jak się widziało Love Gaspara Noego, to niewiele człowieka już zaskakuje po drodze. Natomiast koniec końców one nie były jakieś tam, wiesz, takie... Szokujące, nie? No. A jak ci się podobało fabuła i dialogi? No fabuła, to ja się zwiedziałam o tym filmie. No tak, no ale wiesz... Scenariusz, jakby... nie inaczej, bo tak scenariusz, jak, o. Nie uwierzycie, że to powiem, ale to powiem. Już nawiązując trochę zaraz do tego, co będziemy omawiać za chwilę. Przy powtórce 50 twarzy Greya i przy okazji drugiej części, której nie pamiętam jak się nazywa, zorientowałam się, że ten film ratuje trochę książkę. On ją, wiesz, podnosi trochę, bierze ją tak za frak. To mówisz o Greyu, to ja mówię o tym, no. 365 dni tego nie robi. Nie, absolutnie. Film, ten scenariusz jest fatalny i tam bardzo niewiele rzeczy ma sens, jakby między kolejnymi scenami. Technicznie jest nakręcony absolutnie obrzydliwie. Oświetlenie jest paskudne, dźwięk zsie i właściwie druga część, już przejdę tak nie segwaję do tego. Druga część i ten dzień to jest właściwie teledysk w półtorej godziny. Ale przyznam, że jednak druga część bardziej. Nie, to wiesz co, mi się chyba bardziej pierwsza podoba. No, nie. Że jeżeli można w ogóle mówić o kategorii, że coś nie. Ci się podobało w tym temacie, to generalnie żadna. Ale chyba ten, w sensie pierwszy przynajmniej nie był teledyskiem. O. Właśnie o tym mówię, że pierwszy nie był teledyskiem, a w drugim jest więcej momentów, kiedy leci muzyka niż tak. Są dialogi. To jest w ogóle przerażające. Jak to w końcu było? Nacho czy ten, czy Massimo? Żaden? Christian. To jest niesamowite, bo w ogóle my siedzieliśmy tam w dosyć dużej ekipie i każdy zgodnie po obejrzeniu dwóch 365 dni i dwóch Greyów zgodnie stwierdził, że Grey ma czuł sensu, ale jest bardzo ładnym filmem, jest fajnie poprowadzony, ma super fabułę i rzeczywiście związki przyczynowo-skutkowe mają tam sens. Jakieś tam istnieją. Poza tą sceną z helikopterem z drugiej części Greya, to nadal nie ma sensu absolutnie żadnego. Tak, bo tam w newsach on niby zginął, on już wchodzi w windę, nieważne. Ale wiesz, w ogóle ten wątek jest
po nic. On jest do niczego. No, żeby się zestresowała. No tak, no ale generalnie on jest głupi. Poza tym to jest głupi. I wiesz, i wiecie, jakby czajcie, no siedzieliśmy tam przynajmniej ile? 7-8 osób? 8 osób, o ile się nie mylę. I wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że Grey jest dziełem kinematografii w danym gatunku. Ale to be honest, ja te filmy zapamiętałam o wiele gorzej. Prawda. Jak myśmy je sobie odświeżyli, to ja w ogóle byłam zachwycona. Może 365. Stawiam, że tutaj duży aspekt miało to, że obejrzałaś to tuż po 365. Zrobiłaś w międzyczasie, tak, wiesz, przerwy na pójście do toalety, robienie fajki i drinka. Więc wiesz, to też musicie brać poprawkę na to, że my chwalimy gry, a też prawdopodobnie dlatego, że piliśmy na tej majówce, ale no jesteśmy dorośli, więc nam wolno. Co nie zmienia faktu, że absolutnie oglądanie 365, 1 i 2 było tak absolutnie traumatycznym doświadczeniem, że Bajtek poszedł spać. Ale ja w ogóle, jeżeli chodzi o 50 twarzy, to byłam totalnie zachwycona Anastasią. Tak. W sensie ja jestem wielką fanką Dakota Johnson jako aktorki i generalnie to duo Johnson-Dornan mi się podobało, poza tym, że oni w pierwszym filmie grali straszliwie drewnianie. Tak. W drugim mam wrażenie, że już oboje stwierdzili, dobra, robimy, nie ma co. Jedziemy, robimy tak sobie jaja, nie? I tutaj musimy trochę wycisnąć takiego śmieszka. W trzeciej części to już w ogóle pojechali, z tego co pamiętam. Ale koniec końców uważam oboje za bardzo utalentowanych aktorów. No, udźwignąć coś takiego to trzeba mieć. I generalnie scenariusz jest po prostu kiepski, nie? Też nie tak zły jak 365, ale styl jest kiepski. No. W związku z czym, no, w sensie chodzi mi o scenariusz o kreację bohaterów samych sobie. Tak. Natomiast koniec końców Anastasia fajnie wypada, bo mam wrażenie, że bardziej niż w książce taka zdecydowana, konkretna i wiesz, taka... Nie wierzę, że to słyszę. Wiesz, jest tak, kurde, dobra! Nie wierzę, że to słyszę w ogóle! Nie, ale dobra, no to tak wspominkowo, nie? Wiesz, co jest najgorsze, stara, że może się okazać, że za kilka lat spotkamy jakąś inną serię książek, która sprawi, że te same rzeczy, które mówimy o geju, będzie mówił o mas. No tak, tak może być, nie? Tak może być. Chciałabym to zobaczyć. Nie można tego nigdy wykluczyć. Tak, ale no cóż, majówka zginęła, poszło, wybudziliśmy się z tej traumy. W sumie, czy mogę jeszcze, a propos jednej rzeczy, która wyszła w trakcie majówki, bo w sumie tak dziwnie o tym mówić trochę, nie? Ale zrobimy taki krótki K-pop corner w tym momencie. A my myślałam, że robimy segue. Nie, no jak już jesteśmy przy majówce, to jesteśmy przy majówce. Dosłownie jeszcze słowa o tym powiemy, bo wyszedł debiut Le Sserafim, czyli nowej grupy kobiecej spod Hybe'u. Dla tych, co nie wiedzą, tam między innymi takie ziomeczki jak BTS są pod tą samą wytwórnią. Tak, a w samym Le Sserafim są takie typiarki jak na przykład Chaewon i Sakura z IZONE, Yujin, która była w Produce, który no i jeszcze parę innych dziewczyn. Padła tam tuż przed końcówką. Tak, generalnie zebrało się właśnie 6 super laseczek, właśnie niektóre znane, niektóre nieznane. Wszystkie niesamowicie piękne, niesamowicie utalentowane. Mamy tutaj baletnice, no mamy laski z IZONE i tak dalej. No więc sukces moja. I rzeczywiście okazało się, że ten album był naprawdę super dobry. I bardzo mi się ten singiel podobał, bo on był właśnie czymś, czego bardzo chciałam. Tak. Czyli piosenką, która jest prosta, tak, to nie jest OO albo Espa, albo coś takiego, tylko coś bardzo prostego, bardzo classy, bardzo sexy, takiego dojrzałego. Tak. Wiesz, to nie jest girl crush concept, to nie jest cute concept. To nie jest ani kill this love, ani da, to jest takie coś idealnego pomiędzy. No to nie? Jest taka młodsza siostra feeling like Pentagonu trochę, no, nie? Coś w tym rodzaju. I to mi się super podobało, ja w ogóle jestem totalnie zakochana w Yunjin, ale tak się spodziewałam, że tak będzie i tak jest. I cały album też mi się bardzo podobał, The Great Mermaid i intro to są w ogóle wow piosenki. Tak. No ale potem wybuchła cała tam afera, o której nie będziemy mówić w związku z jedną z członkiń i trochę głupio. Trochę głupio, ale no nie zmienia to faktu, że muzyka nadal super. I tak, nadal wiecie, what you looking at, what you także no na pewno ja i my w sumie razem będziemy obczajać, co tam się będzie działo. Dalej obserwujemy sytuację na bieżąco. Tak, a poza tym jak jest zdarzające, to jesteś ciekawej, więc w sumie trudno się powstrzymać. Jedziemy dalej. Potem, żeby nie było, trochę chciałyśmy zmyć ten, wiecie, negatywny vibe z oglądania tylu e-roli na ekranach. Więc stwierdziłyśmy, że skoro wychodzi Multiverse of Madness z Doktora Strange'a, no to trzeba by było obejrzeć WandaVision, które okazało się być obligatoryjne do zrozumienia w ogóle całego Multiverse of Madness. I bardzo dobrze, że się o tym dowiedziałyśmy zanim poszłyśmy do kina, bo byłby straszny przypał, gdyby tego nie zrobić, więc obejrzałyśmy sobie WandaVision. Zjadłyśmy to w kilka dni, każda z nas w sumie, bo tak naprawdę trzeba przyznać, serial wciąga jak szambo. Nie, serial jest naprawdę bardzo dobry. Jakby polecam ja osobiście, jako osoba, która wiedziała, o czym ten serial jest i jaką ma formułę, żebyście o tym nie czytali. Jeżeli chcieliście gdzieś tam kiedyś obejrzeć sobie WandaVision, albo generalnie lubicie produkcję Marvela, to nie czytajcie o tym serialu, tylko sobie siądźcie i go obejrzyjcie. Tak. Szczególnie, że teraz zaraz będzie Disney Plus w Polsce, więc już w ogóle na luzie. Tak. Bo nie warto o tym w sumie czytać, moim zdaniem, bo jak już się dowiesz, jaka jest formuła tego serialu,
to niejako jesteś w stanie przewidzieć zakończenie, nie? I tak. Ono cały czas jakby emocjonalnie działa. Mhm. W ogóle cały ten serial działa, on super produkcyjnie jest wykonany. I tutaj super robota stylistów między innymi została ograna. Natomiast, no wiecie, no... Wiecie, jak to się musi skończyć, nie? Tak, no jak siedzicie w Marvelu i generalnie znacie to, co się działo przed tym serialem, chronologicznie rzecz ujmując, no to wiecie, że raczej no, nie będzie w tym serialu happy endingu, ale uważam, że on jest niesamowity pod względem tego, jak on gra właśnie konwencją i tym, no, o czym już pewnie większość z Was wie, czyli o tym, że mamy różne dekady, różne właśnie, wiecie, momenty takie, można powiedzieć, historyczne, mamy różne stroje, różne stylizacje i tak dalej, one się wywodzą po prostu z pewnych rzeczy i tak dalej, a poza tym mamy to dynamiczne i cudowne duo Wandy i Visiona, którzy są, jakby mam wrażenie, że są tymi postaciami, które były przez wielu postrzegane jako takie dajcie mi ich więcej, właśnie w tym ogólnym tak. lorze Marvelowym, ale tak naprawdę dostaliśmy kilka scenek tam, o ile się nie mylę, w Infinity War, kiedy oni tam siedzieli gdzieś tam w jakimś hotelu i tak dalej, kilka krótkich scenek, kiedy siedzieli w tym, wiecie, Avengers Tower czy tam gdzieś tam i to rzeczywiście było tak fajnie ograne, o tyle, że dla kogoś, kto nie był mega zainteresowany tą parą, to w MCU było jej tak na tyle, że żeby ona grała, a jeżeli ktoś jest gigantycznym fanem, to tutaj dostaje totalny fanserwis, który mimo wszystko gra w całości uniwersum i jest w jakimś stopniu kompletny i sensowny, a potem się w ciekawy sposób rozwija właśnie Multiverse of Madness, do którego myślę możemy takim pięknym segwayem przejść. Tak, no koniec końców WandaVision bardzo nam się podobało. Tak. Natomiast no jesteśmy obie zdania, że no jednak trzeba ten serial obejrzeć przed obejrzeniem drugiego Doktora Strange'a. Pogadaliśmy trochę sobie o tym na Instagramie między innymi i wiem, że część z Was no, ma odmienne zdanie, natomiast myślę, że obie stoimy przy swoim po prostu, że jednak tak. Wiele w tym filmie rzeczy nie wybrzmiewa samodzielnie i jasne, możemy sobie pewne rzeczy dorobić, tak. Dopowiedzieć, natomiast wydaje mi się, że ta ilość tego, co sobie możemy dopowiedzieć w tym filmie, nie znając WandaVision, no jest do pewnego stopnia ograniczona tak. I sensownie, logicznie, szczególnie te pod względem scenariuszowym, ten film wymaga znajomości tego serialu i oczywiście poprzednich filmów Marvela, no bo inaczej to tak trochę ciężko. Trochę przypał. Tak, bo jednak on stoi bardzo mocno na tym, że nie mówimy właściwie, co się działo. Tak. Tylko jak trzeba, no to wiadomo, że ktoś tam coś tam wspomni, ale to raczej nie jest ekspozycja wyjaśniająca. Tylko no po prostu naturalna, bo dialog tego wymaga na przykład, nie? No ale generalnie całość mniej więcej wygląda tak, że Doctor Strange grany przez naszego ulubionego Battlefielda Counter-Strike'a no zostaje wrzucony niejako w taką ideę, no oczywiście multiversum, która się pojawia w samym tytule. Wieloświata, który jest troszeczkę wspomniany w Endgame, tak delikatnie, no bo tak. Mamy tam pewne sceny, które sugerują nam coś takiego. Oczywiście w WandaVision już też niejako trochę coś tam gryziemy. Tak. I gdzieś tam, wiecie, pomiędzy coś tam się pojawia, nie? Ten wątek. Jeżeli jesteście w komiksach, to wiedzieliście, że to w końcu prędzej czy później musi nadejść. Ale jeżeli nie, no to to jest najzwyklejszy koncept właśnie multiversum, czyli różnych rzeczywistości równoległych, w której mamy, jakby istnieją jak gdyby ci sami ludzie, w jakimś tam procencie, prawda? Tak. Ale właśnie to są różne wersje nas, nie? Czyli na przykład w innym uniwersum Marta jest, nie wiem, fryzjerem. Wolałabym być k-popową idolką, dobra. Ale no i jeszcze w innym jesteś k-popową idolką. No i dla mnie Essa, ja bym się tam przeniosła i miała z głowy cały ten... No, no i okazuje się, że między tymi światami można przechodzić, można sobie z nich pewne rzeczy zabierać, albo robić z nimi różne rzeczy. No i jak się domyślacie, dla wszechświata nie jest to zbyt dobre, w związku z czym Mr. Strange postanawia no, coś tutaj ogarnąć, żeby tak. Nie było źle, znowu, ale staje mu na drodze Scarlet Witch, czyli Wanda właśnie wspomniana wcześniej z WandaVision. Wanda taka już, powiedziałabym, bardzo komiksowa, czyli raczej w roli złoczyńczyni niż bohaterki, tak jak ją Marvel do tej pory kreował. I to jest film kręcony przez Sama Raimiego. I to bardzo widać. No. Jeżeli nie znacie tego reżysera, albo znacie go tylko i wyłącznie za Spidermana z Tobym Maguirem, to musicie wiedzieć, że to jest facet, który kręcił głównie takie raczej niskobudżetowe horrory, które są kultowe dla pewnych grup widzów właśnie, którzy kochają ten konkretny gatunek. I no to on to jest też taki reżyser flagowy dla, powiedziałabym, początku XXI wieku, nie? Tam Wrota Piekieł i takie tam rzeczy, no to tutaj dużo, dużo tego jest. No. I ten film ma taką konwencję właśnie takiego horroru właśnie z tamtego czasu, czyli jest mocno kampowy momentami, jest mocno prześmiewczy, są czasem
jumpscary, które są spoko i które faktycznie są przerażające momentami. Bawimy się bardzo wizualami i różnymi rzeczami, które z tymi wizualami możemy zrobić. Koniec końców, dla fanów właśnie tego kina Raimiego i pochodnych, ten film to będzie super zabawa. I będziecie się ekstra bawić, nie? Jeżeli nie jesteście fanami jakoś specjalnie tej konwencji, bo ją trzeba albo ugryźć, albo nie, tutaj nie ma za bardzo innej opcji, no to będziecie mieli takie ok. Nie podobało mi się. Nienawidzę horrorów, nie lubię, zwłaszcza jak to są takie horrory z cyklu jumpscary, jakieś choje akcje na ekranie i tak dalej. To nie oglądaj nowego Stranger. Nie mam zamiaru, na szczęście. Nie, jakby doceniam ten film, rozumiem, czym on się stał i czym on miał być. I jakby widzę całość w tym. Osobiście, personalnie, na wyczucie nie podobało mi się. Czy bawić się bawiłam? Ish. Powiedziałabym, że jakby to była taka wewnętrzna walka pomiędzy tym, że rozumiem, więc nie jestem zszokowana i zniesmaczona, bo rozumiem jakby konwencję, ale z drugiej strony miałam takie, ale ja chcę mojego klasycznego doktora Strange'a, który sobie jedzie do Tybetu i sobie tam robi... Znaczy ja doceniam ten film pod tym kątem, że wolę to niż kolejny taki randomowy, zero-jedynkowy film superbohaterski. Tak, to trzeba mu oddać, że on rzeczywiście wybija się z tej konwencji i jest inny, jest nowy, jest świeży, no nie tak, w jakimś stopniu. No, trochę to jest coś takiego, co chyba trochę chyba Taika zapoczątkował, mam wrażenie, tak, no. W tych filmach Marvela, czyli wprowadzanie takiego autorskiego sznytu. Ale w ogóle Miłość i Grzmocenie zapowiada się super. Znaczy tak, no to skąd robisz. Ale mam wrażenie, że od tamtego czasu właśnie te filmy Marvela, nie wszystkie, nie, ale... Z nich staje się eksperymentować. Tak, eksperymentować i być jakby właśnie czymś innym niż takim typowym kinem superbohaterskim i ja to bardzo doceniam. Mm-hmm. Bo ten film dzięki temu ma charakter i jest jakiś, jestem tak. W stanie o nim coś powiedzieć. No oczywiście, again, może mi się podobać albo nie. Ja też nie jestem jakąś super wielką fanką Raimiego i jego jakby horroru, bo to w ogóle nie jest moja filiżanka herbaty. Ale ten film ma charakter, jest jakiś i to sprawia, że jakby ja go doceniam. Natomiast czy on ma tak naprawdę wewnętrznie wiele sensu i czy scenariusz jest fajny? No niekoniecznie. Ta intryga jest taka bardzo prosta. To też był gigantyczny problem w ogóle z kręceniem tego filmu, jak się wiesz, oni już zaczynali kręcić, a scenariusz jeszcze nawet nie był napisany tak naprawdę, tak? Na poważnie. Widziałam newsy, że zmienił się reżyser przede wszystkim, tak, scenariusz był przepisywany chyba 15 razy czy ileś tam i wiesz, było tak, że oni kręcili scenę nie wiedząc co jest na następnej scenie, bo jeszcze nie było scenariusza po prostu dopiętego na ostatnią chwilę. Wiesz, były przerwy, covidy i tak dalej. To wiesz, to trochę widać. Jest trochę chaos. Tym kątem właśnie przyczynowo-skutkowym to trochę widać, ale no... No cóż, to nie poradzimy. Generalnie spoko, dla mnie szału nie urwał, ale lepiej. What's next? Next mam napisane Florence and the Machine. Tak, no po 4 latach w końcu doczekaliśmy kolejnego albumu Florence and the Machine, czyli Dance Fever. O, mogłam go przywieźć, bo mam fizyczną kopię mogłam go przywieźć. A już tyle rzeczy przywiozłaś dzisiaj. Znaczy no, nie wiem czy wiecie, ale... Ale... Florence and the Machine to jest mój ukochany zespół. Najkochańszy na świecie. Nie ma bardziej, jakby nie ma takiego, którego kocham bardziej niż ten. Nie ma. To w ogóle nie ma podjazdu. Nie ma podjazdu w ogóle do Florence. Nie. A ja? Florence Welch jest taką moją artystką, która... Moją. Bardzo dużo mi pokazała i generalnie to wszystko jest takie strasznie personalne i nie potrafię tego odkleić za bardzo od tego albumu. Ale koniec końców, to jest płyta, która trochę wraca, mam wrażenie, do korzeni tego zespołu, bardziej sięga do Lungs, szczególnie, o czym też sama Florence zresztą mówiła, w związku z czym to skojarzenie chyba nie jest aż tak głupie. Tak. I mam trochę wrażenie, że on łączy ze sobą wszystkie albumy, które właśnie oni do tej pory wydali, bo każdy jest, oczywiście ma ten sznyt właśnie ten ich autorski, ale każdy jest jednak trochę inny i ja gdybym miała je opisywać wszystkie po kolei, to powiedziałabym jednak troszeczkę co innego. One są zróżnicowane od siebie bardziej niż albumy Lana Del Rey, nie? W sensie to nie jest pojazd na Lana Del Rey, bo kocham Lanę, ale chodzi mi o to, że to jest podobna droga, nie? Że wiesz, że to jest Lana, wiesz, że to jest Florence, ale jesteś w stanie osobno opisać te albumy właśnie pod względem charakteru. I ten jest takim miksem właśnie wszystkich chyba dotychczasowych, ale ma jedną wartość dodaną, czyli taką jak gdyby trochę teatralność, trochę wręcz jest koncept albumem momentami. Tak. Bo opowiada dosyć spójną historię, zresztą nie bez przyczyny Florence w promocji używa tych haseł, że fairy tale in 14 songs, tak? Czyli baśń w 14 utworach. I tak trochę jest, że jak się go słucha od początku do końca i się skupisz
na historii, nie? Tak. Każdej kolejnej piosenki. To widzisz to jako teatralną sztukę, dosłownie. I wyobrażasz tak. sobie, jakby to fajnie było na koncercie, gdyby śpiewał ten album od początku do końca. Tak. A nie tak jak często jest na koncertach, że po prostu, wiecie, no artyści robią mieszaninę, jakieś tam, wiecie, hity, songów, singli, dodają jakieś tam inne utwory i oczywiście no, część zawsze jest z najnowszego albumu. To by było mega ciekawe. Ja go doceniam, bo ja, jakby ja jestem fanką Flora, jest taką, wiecie, taką... Chciałam powiedzieć zdrową, ale to by źle wyszło. Ale taką Lil, ale z takim dużym szacunkiem w ogóle do niej jako do artystki. I mam tak, że mam swoje ulubione utwory, które po prostu będę katować. Znam największe hity i rzeczywiście też je uwielbiam. Jakieś tam już takie bardziej tryhardowo, fanowskie rzeczy mam takie, że no usłyszałam jak Anna na przykład słuchała. Więc mam tak, że zazwyczaj jak coś wychodzi, to ogarniam i gdzieś tak próbuję się tutaj w tej muzyce zakorzenić. Ten album przesłuchałam od początku do końca, zasolduszkowałam praktycznie wszystkie numery, chyba poza dwoma. I zachwyca mnie to właśnie, po pierwsze, że to, o czym ty mówiłaś, że to jest jedna wielka historia, ale jakaż to jest historia? Jakaż to jest historia pisana przez jakąż to artystkę? Wow! W sensie to jest po prostu monumentalny, potężny album pod względem tekstowym, pod względem muzycznym. Tu się wszystko idealnie spina, wyrywa serce z gardła po prostu i z piersi i wsadza je z powrotem do gardła i robi to ponownie z każdym kolejnym numerem. A na koniec serwuje nam piosenkę o tym, jak się upiła i nie była w stanie wsiąść do samolotu. Więc jakby całość wypada jak po prostu takie dzieło. To jest dzieło przez duże D. I ja mega szanuję, bo naprawdę słuchając go, czułam. Ja czułam, że ja go słucham. Wiesz, to nie jest tak, że sobie słuchasz po prostu i se leci. To jest doświadczenie, słuchanie tego albumu. Więc dlatego wielka okejka. No, kolejny doskonały album wyprodukowany przez Jacka Antonoffa, no. który jest też współautorem prawie wszystkich tekstów na płycie. Lecimy dalej. Ja mam dwie krótkie obsesje. Jedną z nich jest to, że zaczęłam sobie po nocach oglądać Peaky Fucking Blinders. Tak, przygotowanie na nowy sezon. Przygotowanie na nowy sezon, bo któregoś razu stwierdziłam, że skończył mi się inny serial, do którego za chwilę przyjdę. Nie, bo ja to po nocach, no wiesz, tak pół odcinka przed spaniem i tego. Zapomniałam kompletnie, w sumie nikomu nie mówiłam. W każdym razie skończyłam swój ukochany serial, do którego za chwilę przejdę i poczułam wielką pustkę. Taką wielką pustkę, bo miałam swoje rytuały po prostu oglądania mojej kochanej K-dramy jak tylko wychodziło. Potem zrobiłam głupotę, bo po prostu zaczęłam nadrabiać odcinki do przodu, zamiast sobie je zostawiać po prostu na to, żeby obejrzeć dwa, na przykład zbingować. Więc poczułam ten moment, że kurczę, jest zaraz czerwiec, w czerwcu wychodzi, jeśli się już nie mylę, kolejny sezon Peaky Blinders, a ja kompletnie nie pamiętam nic poza Luką Ciangrettą. Wszystkimi wyzwiskami, jakie tam mogą być i oczywiście jakimiś tam większymi akcjami, które są gigantycznymi spoilerami, więc sobie troszkę nadrabiam i powiem tak. Tom Hardy, Adrian Brody, nie wytrzymam. Zaczynam trochę mieć przełożenie szali, bo dotąd było, wiesz, miałam takie, nie no, Tommy Shelby, a potem miałam takie, nie no, Alfie. Ale może jednak Luka. Z wiekiem troszkę zmieniłam swoje te. Zmieniłam też jedno bardzo ważne podejście, czyli fuck you Grace. On powinien być totalnie z May Carlton. Bo zawsze byłam team Grace, teraz jestem już team May Carlton. I zastanawia mnie jedna rzecz. Bo ja cały czas oglądam tu Peaky do spania. I ja wiem, że w kolejnym sezonie nie będzie Helen McCrory. No... W sensie pytanie, ile zostało nakręcone. I mnie tak dupa boli, jak sobie pomyślę o tym, że nie będzie Polly w Peaky Fucking Blinders. To jest właśnie najgorsza rzecz. Jak się robi właśnie rewatch po jakimś czasie i no, po odejściu autorki, to ja autentycznie nie ma odcinka, żebym nie myślała o niej. Stara Helen McCrory gra też w Penny Dreadful. I to jest przerażające, dlatego ja nigdy nie dokończyłam tego sezonu, który... Bo ja sobie robiłam kiedyś rewatch Penny. No. I przestałam. Mm-hmm. A potem no zmarła Helen McCrory, nie? I miałam takie, kurde, jakbym wiedziała, żeby tego talent oglądać. No, powiem wam szczerze, naprawdę, to jest niesamowite, jak po prostu, wiesz, przywiązujesz się do postaci, jak podziwiasz danego aktora, no w tym wypadku aktorkę, i masz taką myśl, że kurde, ciężko ci się robi, jak oglądasz właśnie starsze rzeczy, w których grała. Mam takie, nie mogę się strasznie doczekać nowego sezonu, jestem super nahypowana, mam takie, że musi być jakby, let's go, rozwalamy to, Cillian Murphy,
kocham, ale ten smutek związany z Helen McCrary mnie tak po prostu dobija, więc jest to idealne po prostu, żebym się wieczorami czymś zajęła, bo skończyło mi się Tomorrow, czyli grałam, jak tutaj mówiłam wam w poprzednim tym, skończyłam, rozwaliła mnie na łopatki i to jest najpiękniejsza, najcudowniejsza drama, jaką kiedykolwiek oglądałam, nieważne co Anka wam powie, o sobie powiem tam 25, 21, 38 i 42, Tomorrow jest najlepszą dramą na świecie. Jest cudownie depresyjna i nie chcę, żebyście to źle zinterpretowali, ale ona ma w sobie taki, wiecie, bardzo ciężki ładunek, bo jednak jest to drama, która rzeczywiście ma pewnego rodzaju triggery, one są zazwyczaj wypisane na Netflixie w pierwszych sekundach odcinka, więc bądźcie tego świadomi, ale mówiąc cudownie depresyjna, mam na myśli to, że ona opowiada o bardzo ciężkich tematach, ale pozostawia cię z gigantyczną nadzieją i z gigantycznym takim poczuciem tego, że kurde, warto jednak żyć. Nieważne co się dzieje, warto jednak żyć i jakby wow, to mnie tak rozwala, bo naprawdę momentami oglądanie tego było ciężkie, ale nigdy nie było tak, że skończyłam odcinek i przejęłam taką, wiesz, jakąś negatywną energię od tego serialu, tylko zawsze miałam takie, tak jest w życiu. Przesrany, ale no let's go, idziemy dalej, no nie, i poznajecie historię naprawdę wielu osób, wielu ludzi, wiele też historii bardzo różnych i myślę, że ona jest bardzo ważna i bardzo ciekawa i też w ogóle myślę, że dla koreańskiego społeczeństwa jest mega istotna też przez to, ale dla naszego myślę również, więc jeżeli jakby czujecie się na siłach, to totalnie obejrzyjcie, bo jest cudowna po prostu, więc jakby SF9, lecimy dalej. Czyli jesteś fantasy? Tak się chyba nazywa fandom SF9. Nie, bo nie jestem fantazja. Okej, okay, dobra. Ja jestem bardziej Danią. Dobrze, słuchajcie, to jak już update k-dramowy, to powtórzę to, co pisałam wam na Instagramie, wylewając łzy, chociaż już na Instagramie już nie wylewałam, bo już nie miałam jakby czego wylewać. Skończyłam 25-21, czyli no. Dramę, o której wam wspomniałam w poprzednim odcinku, wtedy obejrzałam chyba jakieś 6 odcinków, a teraz to już dojechałam do końca. Nie polecam wam tej dramy, nie polecam wam tej dramy, bo złamiecie sobie serca i w ogóle bardzo smutne doświadczenie w waszym życiu. Ja się nie spodziewałam, że ten serial mnie tak wciągnie. Mm-hmm. Znaczy po tych 6 odcinkach mam takie, że podoba mi się, fajnie się to ogląda, ale nie miałam takiego, wiesz, że kurde, to będzie jeden z takich seriali, który mi wyrżnie właśnie dziurę w sercu, nie? Ja pamiętam, jak ty powiedziałaś, że to nie jest dama do oglądania w ekipie. Tak, bo nie jest. Nie jest. Nie jest. Ona jest trochę inaczej smutna niż Tomorrow, mm-hmm, nie? Ona tak. Jest w sensie, wiesz, może dlatego jest inaczej smutna, że Tomorrow, no masz jednak ten wątek fantastyczny i on tak. Jakby nie jest jakby tak w gruncie rzeczy kluczowy dla clue tej dramy, nie? W sensie jest, ale nie jest. No jest, ale nie jest i wiesz, ona ma też taką konwencję z cyklu dramatyczno-ciut-komediowo-fantastyczna. No, tutaj też jest zabawnie, nie? Tak no, jak we wszystkich dramach chyba momentami no, zawsze tak, zabawnie, myślę, nie? Że prędzej czy później ale wiesz, ta historia komikami. Jest tak bardzo prawdziwa. Real. Ona jest bardzo real. Ona jest bardzo realna i ona bardzo mi przypomniała jeden dzień Davida Nicholsa. Potem jak już skończyłam cały serial, to się zorientowałam, dlaczego ona mi się tak podoba. Tak. Nie ma nic, co kocham bardziej, jak realne i nieszczęśliwe historie miłosne, które są, wieszcie, tak poprowadzone, że to jest ta dwójka ludzi, którzy no niby muszą być ze sobą i wszystko jakby wskazuje na to, że są ze sobą, a jednak nie są ze sobą. Ale też wszystko wskazuje na to, że nie będą. Tak, i już. Powiem tak jeszcze, w sumie coś chciałam powiedzieć. Aha, ja. Cały ten pomysł a propos Stowarzyszenia Wrażliwych Bobrów, a propos książek, nie wiem, w sumie zrodził się właśnie z 25-21. No. Bo jak wiecie, często wam mówię, o, płakałam na tym, płakałam na tej książce, na tamtej, coś tam, bla, 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 bla. Na niczym tak się nie zryczałam w ostatnim roku, jak na 25-21. Ja słuchajcie, w którymś momencie, jak już binge'owałam te ostatnie odcinki, tak wiecie, jedziemy, nie? Odcinek z odcinkiem, finał ma 1,5 godziny, więc to w ogóle było fatalne. Już byłam tak zmęczona płakaniem, że nie mogłam płakać, mimo że było super smutne, bo byłam już zmęczona i nie miałam łez, po prostu mi się skończyło. Mówię, dobra, ostatnie 1,5 godziny zostawiam na następny dzień. To był głupi pomysł, bo znaczy obejrzałam wtedy śniadania i nie bez sensu. I śniadanie nie weszło. O Jezus, to było absolutnie straszne, absolutnie kocham tę dramę. Kocham ją tak bardzo, że ja jestem w stanie na dzień dzisiejszy ją wstawić jakby na półkę z moimi ulubionymi serialami. Serio, tak w ogóle z serialami, nie? No. Bo ja w sumie no nie widziałam ile 3 dramy raptem, tak? Więc to w ogóle nie ma żadnej konkurencji, ale chodzi mi generalnie o seriale. Mhm. To jest top 10 na pewno. W moim życiu, tak overall, emocjonalnie, dawno mnie nic tak nie użarło. Wow. Dla tych, co oglądali, wam powiem, że najbardziej spłakałam się na scenie finału Igrzysk Olimpijskich. Nie, to już było przegięcie, słuchajcie. Ja nigdy nie zapomnę imion tych bohaterów. Mam tendencję do zapominania imion bohaterów serialu.
tutaj nie zapomnę, słuchajcie, nigdy w życiu nie zapomnę. Jak się nazywają? No jest babeczka nasza główna, ta ziomeczka jest na Hido i nasz ziomeczek Becky Jean. No nie, nie zapomnę, dobrze, idziemy dalej. Idziemy dalej. Słuchajcie, bardzo krótko, bo to są kwestie, które oglądałam do prasowania. Wiesz, że ja też do prasowania to odpaliłam? A wy co? Britney vs. Spears? Tak, bo słuchajcie, ja do prasowania oglądam dokumenty na... No bo kiedy, a my się nie da. Nie, no bo muszę za dużo czytać, nie? Więc takie coś, co mogę słuchać i ewentualnie sobie zerkać od czasu do czasu. Ostatnio okazało się, że mam 3 pralki prasowania i Anna mi wcześniej mówiła, że do prasowania też odpaliłam tak. Britney vs. Spears, więc zrobiłam dokładnie to samo. Ja stawiałam się w salonie, włączyłam i słuchałam sobie po prostu. No, dokładnie. I generalnie to jest dokument, który wyszedł chyba w zeszłym roku, jakoś pod koniec zeszłego roku, mam wrażenie. Nie mam pojęcia. W momencie, w którym bardzo głośna była ta właśnie sprawa dotycząca... Free Britney. Tak, tak, właśnie Free Britney. A propos tego nadzoru kuratorskiego, który miał nad nią ojciec przez wiele lat, właściwie od 2007 roku, przed momentu tego słynnego ogolenia głowy przez Britney, tak, tych zdjęć na stacji benzynowej, które myślę, że wszyscy z naszego tego pokolenia pamiętamy. Tak. No dobra, ale no abstrahując już od tego, sytuacja sama w sobie jest szalenie przerażająca. Jeszcze bardziej dobijające jest to, że Britney poinformowała ostatnio, że straciła ciążę. I to jest bardzo smutne, oczywiście zawsze. Natomiast sam dokument powiedziałabym, że nie jest jakiś bardzo dobry. Znaczy on ma wiele dziur, wiele luk i widać, że tam zostały niedopowiedziane rzeczy celowo. Tak. Z jakiegoś powodu. Tak, było też dużo w ogóle takich przesłanek z cyklu, że nawet same osoby występujące w tym dokumencie stwierdzały, że nie będą o jakichś rzeczach mówić. To jest jedna rzecz, ale on jest tak poprowadzony, że jak ty później go kończysz, to zadajesz sobie wiele bardzo pytań, dlaczego osoby, które go kręciły i które prowadziły całe to dochodzenie, nie zapytały o pewne bardzo obvious rzeczy. Tak. To też jest. W związku z czym, jako dokument nie powiedziałabym, żeby on był jakoś rewelacyjny. Do prasowania wchodzi. Totalnie. Do prasowania jeszcze bardzo git jest, słuchajcie, dokument, taki trochę dokumento-koncert. No. Excuse me, I love you. Swoją drogą uwielbiam tę nazwę. Excuse me, I love you. To jest wspaniałe. I love it. A to co to jest? To jest, słuchaj, dokumento-koncert Ariany Grande. Z trasy ze Sweetener. To jest koncert w Londynie, o ile się nie mylę. I to w sumie nie jest ani dokument, ani koncert, bo on jest poprzetykany takimi kilkoma scenkami. No, czyli troszkę śpiewają, to potem nie, generalnie koncert jest cały, ale jest dosłownie kilka z pięć może takich scenek właśnie, gdzie tam jest rozmowa z tancerzami, jakieś tam przygotowania, jak ona rozmawia ze swoją mamą przez telefon, coś tam. W ogóle tego mogłoby nie być. No. To jest w ogóle po niej zasadniczo. I tam cały czas się przewija ten typo, Scooter Braun. Ja nie lubię Scootera Brauna z różnych powodów. W każdym razie... Nie lubisz kumpla Hitmana? Nie, bo jestem Swiftie, dlatego go nie lubię, nie mogę go lubić. W każdym razie... Sam koncert był bardzo fajny i bardzo mi się podobał i tak super właśnie się słuchało Ariany do opracowania i potem właśnie miałam cały dzień słuchania Ariany potem, nie? To już było. Jak będę miała kolejne opracowanie, to sobie odpalę. Ale on ma fajne wizuale, wiesz, tam jest dużo fajnego światła, ona trochę tańczy też, wiesz. No. Miała w swoich butach wielkich, to jest niesamowite, ja tak podziwiam za te buciki zawsze. Tak, kopytka takie. Fajna jest energia z tymi tancerzami i wizualowo to bardzo fajnie wygląda, jakby teraz Ariana, wiecie, miała nagle koncert w Łodzi znowu, bo już był kiedyś, tam poszła teraz. Absolutnie. Nie? Także byłoby git. Dobrze, trzeba było łopatkę zabrać. Dobrze, co tam dalej? Słuchajcie. Słuchajcie, no ważna sprawa, tylko że trochę przypał, bo ja nie zapisałam sobie tytułu tego albumu, a to jest w sumie album bardzo ważny, który wyszedł w tym miesiącu, czyli Kendrick Lamar wydał nowy album. Ja mam go przesłuchać i kompletnie o tym zapomniałam. I słuchajcie, no Kendrick Lamar jest jednym z najważniejszych, mam wrażenie, artystów w ogóle takiej sceny, no popkulturowej, umówmy się, tak? W sensie on wszedł do mainstreamu już no jakiś czas temu i za każdym razem cokolwiek wydaje, to jest wydarzenie, nie? Bo gdziekolwiek by się nie pojawiał jako artysta, to jest moment, wiecie, jakiś tam ważny, nie? I wszyscy na to patrzą. I oczywiście ja jestem wcale nie znawcą tego tematu, bo nie jestem, umówmy się, nie słucham takiej, w sensie inaczej. Amerykański rap tak silnie zaangażowany tekstowo właśnie w kwestie głównie amerykańskie, no jest mi jako Europejce do pewnego stopnia trochę obcy, plus jestem białą heterolaską z Europy, więc ja nie mam tego, jest duża bariera tutaj. Jest pewnego rodzaju bariera, tak, natomiast jak się słucha tych utworów, nie, bo umówmy się, od jakiegoś czasu płyty Kendricka są do czytania trochę, nie? Ty czytasz słuchając, no to kurde, to uderza po wątrobie ostro, nie? I jednocześnie masz wielką satysfakcję dźwiękową. Chodzi ci o to, że mimo zakorzenienia kulturowego one są w jakimś stopniu uniwersalne? Wiesz, on nie bez przyczyny dostał Pulitzera. Okej. Okay. Co? No.
chrzanisz. No policera czy coś tam, Boże, no sprawdź teraz. Naprawdę? Naprawdę, właśnie za swoje teksty. Więc no, dla mnie, jako też dla osoby, wiecie, zatopionej w jakiś tam sposób w kulturze, tak overall, no to to jest taki, wiecie, to jest taki artysta-pisarz, to jest poeta pewnego rodzaju, nie? Wiesz, no tak samo jak policej, rzeczywiście. No, tak samo Bob Dylan był nagradzany za swoje teksty, tak samo Kendrick Lamar dostał Pulitzera za swoje utwory. Właśnie za warstwę tekstową, dlatego je się czyta, a nie się słucha. Okay. Cały album uderza po wątrobie bardzo, 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 ale jest oczywiście doskonały, bo to Kendrick Lamar. Dobrze, jedziemy dalej. Tak, jedziemy dalej, bo BTS jest w Białym Domie. Domie. Słuchajcie, obejrzałam domu. Byłam domu. A powiedziałam domu. Okej, nieważne. Słuchajcie, obejrzałam jeszcze jeden dokument do prasowania, bo miałam ostatnio dużo prasowania i to jest dokument Na granicy wiedzy, który też jest na Netflixie. Co to jest? I to jest dokument o czarnej dziurze. O czarnych dziurach. Więc tobie się będzie bardzo podobał. I nie wiem, czy ty pamiętasz, jak parę lat temu właśnie, nie NASA, tylko ten jakiś inny, kurde, ośrodek tam, wiesz, tych wszystkich ludzi, którzy badają kosmos, zrobili pierwsze zdjęcie czarnej dziury. No. I oni, i ten dokument dotyczy właśnie tego procesu niejako. No. Właśnie przygotowań przez lata na to, jak trzeba było to zrobić. No. Jak wielkie jakby umysły nad tym pracowały, żeby w ogóle wymyślić coś takiego. I jakie to było wielgachne przedsięwzięcie. I później to zdjęcie, prawda, obiegło cały świat i pojawiło się we wszystkich gazetach. Ten tytuł jest ciekawe w kontekście tego, o czym ja myślę i co chcę się dowiedzieć. Tak, horyzont zdarzeń. Okej. I tak dalej. O tym też jest zresztą. I no tam... Oczywiście to był jeszcze moment, kiedy żył Stephen Hawking. I on pracował przy tym między innymi właśnie, żeby odkryć, jaka jest właściwie natura czarnej dziury i czy ona rzeczywiście zaprzecza wszystkim prawom fizyki, jakie do tej pory żeśmy wymyślili. Tak. Czy tam odkryli. No i okazało się, że i tak i nie. W sensie, umówmy się, moja wiedza... To zależy! Tak? Jest żadna! Tak? Ja jestem absolutnie zafascynowana wszechświatem i koncepcją kosmosu, natomiast nie jestem fizykiem, nie jestem fizykiem w sensie teoretykiem fizyki, tak? Bo to takie osoby też się tam pojawiają. Tak. Więc większość rzeczy, o których oni mówili i jak opisywali działania matematyczne... To była dla ciebie czarna dziura. Wiesz, stworzone z 1500, wiesz, elementów. No. Nie? Na iluś tam stronach A4 rozpisanych, których, wiesz, oni wymyślili, ale nie byli w stanie rozwiązać, bo zawsze po drodze zrobisz jakiś błąd gdzieś. No tak, tak, tak. To, wiesz, dla mnie to jest w ogóle nieosiągalne. Nie? No. Sama koncepcja czarnej dziury dla mnie chyba jest nieosiągalna jako dla człowieka. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Nie? Miejsca, gdzie grawitacja jest tak silna, że zakrzywia przestrzeń. Nie? Koncept zakrzywionej przestrzeni mi się tutaj nie mieści tu. Ja nie jestem w stanie nawet sobie tego wyobrazić, nie? Ale oglądam ten dokument, bardzo smutny, bo tam właśnie też jest mowa o tym, jak no Hawking umiera i jaka to jest wielka strata dla świata nauki i fizyki między innymi, bo on no, współpracował właśnie z tymi wszystkimi osobami, które pracowały między innymi nad tym zdjęciem i nad tymi równaniami, które tam miały określić to właśnie, czy jeżeli czarna dziura pożera wszystkie informacje, to czy ona je w jakiś sposób zwraca. No i potem odkryto to, że tak. I trzeba było to jakoś udowodnić fizycznie, nie? No i o tym jest ten dokument. Ale mam ochotę teraz usiąść się to obejrzeć. On trwa 1,5 godziny, nie jest długi. Ej, sheesh! No, jest bardzo spoko. Crazy, crazy. Dobrze, jedziemy, słuchajcie, dalej. Dwie ostatnie rzeczy właściwie. O Stranger Things będę mówiła w przyszłym miesiącu, dobra? Bo zaczęłam oglądać, ale jeszcze daleka droga przede mną. Spoko, masz jeszcze 4 minuty. Dobrze, słuchajcie, 4 minuty. Wyszedł nowy album Harry'ego Stylesa. Też miałam go przesłuchać. Bardzo mi się podoba. Po pierwszym przesłuchaniu miałam takie, okej. Okay. Fajny Harry, nie? Ale bez szału. Ale po drugim, trzecim przesłuchaniu miałam takie, to jest mój chill album. To jest mój chill album, który sobie włączam rano, kiedy sprzątam, robię śniadanie, potem sobie zmywam i jest mi bardzo miło i bardzo dobrze. Love of my life, to jest piosenka mojego życia. To jest moje top 2022. A wiem, ja wiem, że wszyscy szaleją za Matild. I ja też szaleję za Matild, ale Love of my life to jest moja piosenka z tego albumu. Boże, ja mam rzeczy do nadrobienia. I bardzo, bardzo mi się ten podoba album. On jest bardzo taki chillerski, bardzo spokojny. Nie ma takich piosenek jak She, jak Kiwi, jak Fallen w sumie. To nie do końca są... Nie do końca, chociaż Love my life jest takie trochę Fallen, ale nie do końca. No tych takich mocniejszych trochę brzmień, albo takich troszeczkę radośniejszych brzmień raczej nie ma. Watermelon, sugar, tak, jesteśmy trochę, no najbardziej żywą piosenką z tego jest otwierający numer As It Was, nie? A reszta to są raczej takie spokojniaczki. Ale takie chillerskie spokojniaczki, ja kocham takie chillerskie spokojniaczki. Chillerskie spokojniaczki. Dobrze, i ostatnia rzecz, słuchajcie, z czego jestem bardzo, bardzo dumna, czyli w końcu obejrzałam swój pierwszy film ze studia Ghibli, czyli Ruchomiec Zalek Hauru. Hauru. Oglądałam go w wersji z... Ty teraz będziesz, girl? Nie, no
bez przesady. W sensie mnie estetyka z filmów studia Ghibli zawsze bardzo fascynowała, bardzo mi się podobała. Jako dziecko widziałam randomowe sceny ze Spirited Away, ale nigdy tego filmu całego nie widziałam. Mam w planach oglądać je dalej, że wszystko to, co jest dostępne na Netflixie, liczę, że zjem w jakimś tam czasie. Natomiast wybrałam sobie właśnie Ruchomy Zamek Hauru na Dzień Dobry, bo ten film mnie po prostu najbardziej jakby fascynował i najbardziej mnie interesował. Oglądałam go w wersji z japońskimi dialogami i napisami, obviously, bo nie znam japońskiego. I bardzo mi się podobał. Więc jak już powiedziałam wam, że chcę oglądać te filmy dalej, to wydaje mi się, że to było obvious, że mi się podobał. Dlaczego przeglądasz mój kalendarz? Tam są rzeczy zapisane. Tu jest zapisany ładny cytat. I really like myself when I'm with you. No zgadnij z czego to, słuchaj. Nie wiem, ale mam wrażenie, że to o mnie. Słuchaj, to powinnaś skojarzyć z pewną postacią, ale to... No ja wiem, kto to napisał, nie ze mnie debila. Dobra, no. Mniejsza z tym, słuchajcie. Co ja miałam o tym powiedzieć w tym filmie? A, już wiem. On jest jakiś taki bardzo nostalgiczny. Ja nie wiem, o co chodzi z nim, ale jakaś taka nostalgia z niego bije. I swoją drogą, takim impulsem, dla którym wybrałam ten film, poza tym, że mnie interesował, obviously, było to, co Hannah Clockwork Reader powiedziała w swoim filmie na YouTubie. To jest hit, guys. Właśnie, na temat Ruchomego Zamku, bo ona jest wielką fanką tego filmu. Tak. I ostatnio nagrywała taki film, gdzie czyta książki, których powiedziała, że nigdy nie przeczyta. Mhm. Jedną z tych książek jest Dwór Cierni Róż. I ona nie zna tej historii, więc czytając ją, opowiadała na bieżąco o tym, że w jej głowie to jest totalnie fanfic właśnie Ruchomego Zamku Hauru. I ja się z tym totalnie zgadzam. Po obejrzeniu tego filmu, ja się zgadzam. Jak słucham o tym, o czym ona mówi, potem ty mi opowiedziałaś, to totalnie się z tym zgodziłam. Tak, no i ja... Jak się słucha o tym, to rzeczywiście masz takie... Tak. Brzmi legit like the same thing. Tak, także możecie mi w ogóle dać znać, jaki film polecacie w następnej kolejności, który wasz jest ulubiony, to sobie po niego sięgnę, bo mówię, prędzej czy później chciałabym obejrzeć wszystkie, bo już od dawna mnie do tego ciągnęło, ale no to możecie mi trochę pomóc w wyborze. Tak. Także to tyle. To by było na tyle, słuchajcie. Udało nam się, to chyba są najdłuższe obsesje, jakie kiedykolwiek zrobiłyśmy. No. Więc nie będziemy już przeciągać. Dajcie znać, co wam się w tym miesiącu podobało i do zobaczenia następnym razem. Pa!